Rekrutacja ruszyła w poniedziałek 17 maja. Studenci będą mieli czas do 12 lipca na zarejestrowanie w systemie. Potem będą musieli złożyć wszelkie potrzebne dokumenty. Ostatecznie listę zakwalifikowanych poznamy 30 lipca. Wszelkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej placówki. Warto dodać, że w tym roku UTH proponuje studentom nowy kierunek na Wydziale Ekonomicznym – Analitykę Gospodarczą. Ten kierunek już jest czynny i będziemy kształcić przyszłe kadry finansowe, bankowe, rządowe, samorządowe. Jest to bardzo nowoczesny program opracowany przez naszych specjalistów. Uczelnia czeka też na werdykt Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która w ostatnich tygodniach wizytowała obiekty pod kątem ponownego przyznania radomskiej placówce możliwości przeprowadzania rekrutacji na studia lekarskie. Pod koniec miesiąca powinny zakończyć się prace związane z budową nowego prosektorium. UTH chce również zaproponować studentom zupełnie nowe kierunki. Są to bardzo ciekawe propozycje, takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne, takie jak lingwistyka stosowana, psychologia, o co dopytuje się bardzo wielu potencjalnych naszych kandydatów. Chcemy otworzyć drugi stopień magisterski studiów dziennikarstwa, dziennikarstwo i nowe media, projektowanie i wytwarzanie kosmetyków. To są interesujące propozycje i mamy nadzieję, że uda nam się, jeśli nie w tym roku, to w następnym na pewno otworzyć rekrutację. Nadal nie wiadomo, czy od przyszłego roku akademickiego studenci wrócą na uczelnię. Władze UTH wystosowały specjalny apel do swoich studentów. Rektor namawia, bardzo gorąco namawia wszystkich naszych studentów do wzięcia udziału w akcji szczepiennej, bo być może to będzie warunek, żeby można było rozpocząć normalną, stacjonarną edukację. Studenci, szczepcie się, bardzo proszę. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny chce również rozbudować swoją infrastrukturę. Mowa o hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Chrobrego, która ma być wkrótce powiększona. Hala widowiskowo-sportowa, nowoczesna bardzo, wymaga rozbudowy o pewną część, którą przeznaczylibyśmy dla zajęć z gimnastyki sportowej, gimnastyki akrobatycznej. Do tego potrzebna jest dotacja ministerialna, wystąpiliśmy o nią i jeżeli tylko minister wyrazi zgodę, ruszymy z pracami od początku 2022 roku. Rzecznik uczelni zapewnia, że ewentualne prace potrwają maksymalnie 12 miesięcy.